Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Postanowiłem zagrać spontanicznie turniej cogodzinny na Liczesie. Tempem 1 minuta na zawodnika. Będzie to bardzo krótki turniej, 27-minutowy. Czasami po prostu chce mi się zagrać w buleta, więc sobie zagram. Oczywiście nie polecam tego osobom początkującym, chyba że ktoś lubi, to czasem jakaś mała dawka nie zaszkodzi na pewno. Ale myślę sobie, dlaczego by nie? Oczywiście no, widzimy, że mam tutaj pierwszy numer startowy 2600, ale to no, nie patrzę na to, po prostu mam ochotę zagrać sobie w turnieju, to sobie zagram, a jeżeli komuś się będzie chciało to oglądać, to podziwiam. Ale od czasu do czasu mam nadzieję, że coś takiego wrzucę. No i jedziemy. O, jest zawodnik z pierwszym numerem, prześcignął mnie i właśnie z nim gram. Dobra, jedziemy, moi drodzy. Przeciwnik nie wykonuje ruchu. Takich zwycięstw to nie chcemy. Słuchajcie, ale jest zwycięstwo, ale jaja. Pierwsza runda, 3 sekundy. Gość nie odpalił posunięcia, więc zaliczyło to punkt. No cóż mogę poradzić, nie moja wina. Jedziemy dalej. Obcina czas? Na 30 sekund? Nie, ja tak nie robię. Nie ma takiej opcji. 30 sekund to już nawet dla mnie za mało. Zbieram po prostu tutaj pionki i tyle. No, 30 sekund bez sensu. Dobra, mamy mata. Nie wiem, co on chciał zrobić z tym. Minuta to i tak jest bardzo mało przecież. A jeszcze obcina. Przypominam, że to jak się wygra 3 razy z rzędu, to wtedy ma się więcej punktów. Tak działa Lichess. Promuje tych, którzy 3 razy z rzędu wygrywają i dalej oczywiście, ale no taki mają system punktowy. Więc przydałoby się wygrać. O, tutaj właśnie jak gramy bulety. Zawsze te partie są na najwyższym poziomie. W ogóle gram pozycję, która nie jest kompletnie moją pozycją. A teraz to już jest bardzo podobna do królewsko-indyjskiej. W ogóle tego pionka zaraz wezmę. Oj, chyba hetmana. Nie, hetmana jeszcze nie podstawiłem. Chciałem zagrać tu gońcem. Dobra, zagramy sobie hetmanem. Jakaś wymiana, ok. Szach. Tutaj muszę uciekać chyba. Ataku nie ma, chce mnie zaatakować. Dobra, chowam się końcem, tu będę pilnował. Wieża D6. Okej, okay, wiążemy. To myślę, że takie proste związanka pilnuje. No i jest tak, jest więcej czasu. Tutaj będzie, powinno być ok. Przepraszam za odgłosy z pokoju, w razie czego. A, wieżę mogłem wziąć, ale to zdążymy. Coś czuję. Okej, mamy to. No tak, i widzimy 2, 2 i 4. A oczywiście ten bullet jest taki grany troszeczkę dla odstresowania, nie wiem, troszeczkę zabicia szarych komórek, nie wiem jak to nazwać. Czasami po prostu lubię sobie zagrać, ale zobaczcie jak tu jest bardzo dużo ludzi, prawie 160 osób, a pewnie jeszcze troszkę urośnie. Ale szybko gra. No widzę, że tu nie będzie lekko. Jakieś ruchy wymyślam dziwne. No, tutaj ma posunięcie. Wybił. To ciekawe. A zagramy F5. Będzie bezpiecznie. Tutaj C4 za chwilę.
To już powinno być ok. A pionek wzięty. Wbrew pozorom czasem w buletach warto się zastanowić. No, ale gość tutaj chyba w ogóle strategicznie nie ogarnął. Dobra. Nie, a, tu dałem pionka. B3 będzie go męczył na pewno. Przez dłuższą chwilę. Tędy pójdę. To tędy. Powiem wam szczerze, będzie chyba ciężko. Chociaż chyba jestem lepszy. A, tu są szachy. Będzie remis. Na szczęście będzie remis. Kurczę, no, to są te bulety właśnie. Grunt, że nie przegrana. 200 ludzi na horyzoncie, moi drodzy. Lecimy. A właśnie, tu muszę jakoś pograć to, co umiem najlepiej. Aj, ładnie zagrał C5. Gdy deklarowany ruch czasem się zrobi za szybko, to można trochę pożałować. Goniec wrócił. Dziwne, dziwne podejście. Do końca sprzątniemy. No i myśli, myśli. A w buletach nie można myśleć. Nie, w buletach nie można myśleć. F4. Może się zagapił, że jest mój ruch, może myśli. No przecież musi bić, no co on w ogóle? Pewnie się zagapił, na 100%. Czasami tak bywa. No laga nie złapał. Stracił trochę czasu. Mogę zbić wieżę, ale nie chcę. Wolę iść tutaj i spróbować zamatować. Do pionka. No to już jesteśmy w domu. Hop. Tu już jesteśmy w domu, ale ktoś mnie wyprzedził. Jakiś gość z 2500. No właśnie, właśnie. Jeszcze obciął czas, zdobył 5 punktów. No a ten turniej jest bardzo krótki, on się zaraz kończy. 19 minut. Nie paruje zawodnika przy tylu osobach, 230 ludzi. Ostro idziemy na gościa. Chyba. Szybko gra, skubany. To taki ruch grozi. Ale dobrze gra, dobrze ogarnia. Tacy są najgorsi. Dobra, przepcham, trochę zamknę pozycję. Spróbuję. Ojej, podstawiłem. Dobra, może to nie będzie jakaś jeszcze tragedia. Aj, goniec. Też w sumie nie może go chyba wziąć. Szybko gra, skubaniutki. O rety, są kłopoty.
No są ogromne kłopoty. A nie ma kłopotów. Nie wziąłem wieży. Teraz zdążę. Dobra, ale był dobry. Gość był dobry i szybki. To powiem szczerze, tutaj trochę już spanikowałem, bo naprawdę był niezły. Bardzo szybko grał i to może deprymować. Ale tak, to już jest w tych buletach. Ja cię kręcę. Gramy, 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 gramy. To mu naprawdę z każdym dostać w trąbkę. A widzę, że tutaj wolno, wolno. Czasami grają taki ruch jak goniec H6. Trzeba uważać. Cofamy. To sprzątanie świata. Weźmy to tutaj wezmę. Dobra. I lecimy pionkiem. Pata jakiego zaraz nie dał. Dobra, mamy punkt. Lecimy dalej. Ale jest tutaj kogo gonić, słuchajcie. Naprawdę jest kogo gonić. 264 osoby. Lecimy. Podstawił, podstawił pionka. Tu już cię mam, bo wiesz, że C7 grozi. A nie, tutaj strzał. Nie, no mam cię. To moja wieża się gdzieś tam nie zaplątała przypadkiem. A, już teraz się nie zaplączę. Taki mini lufcik zrobimy. Tam można było. Jakoś mata. Lufcik jest? Jest. Mata w jednym, ale jest ok. Dobra, 4 punkty wleciały. Aha, tego wicelidera tutaj się udało pokonać. Lecz lider tutaj kosi ostro. Widzę. Właśnie. Ale grają buleciarze. No to biorę. To biorę. Mata mi dać.
Kubaniutki. Tutaj można. A nie, nie można, lepiej tam. Dobra. Jest zwycięstwo. O, udało się. Bo lider przegrał partię, moi drodzy. Prawdopodobnie przegrał, dlatego że skrócił czas. No dobra, jedziemy. Okej, to ja to wymienię. Dobra, mamy końcówkę. Lepiej tak zagrać, niż mieć jakieś problemy, tak uważam. Tak chodzi prawie. No, nieźle gra, nieźle. Bardzo dobrze zagrał. Muszę oddać pionkę, niestety. Czy para końców mi to zrekompensuje? Ciężko stwierdzić. Czegoś tutaj nie podstawił, ale jest ciężko. Oczywiście partia jest przegrana. Oczywiście, że jest przegrana. Kolejnego pionka mi kosi, skubany. Jak z czasem? Źle. Z czasem jest bardzo źle. O, jednego pionka wziąłem. Wygrałem? Ale fart na czas. Ale fart, moi drodzy. No to jest bullet. Ale farcik. Dobry był, kurczę, dobry był. Było mocno, było mocno. Ciekawe, czy mnie sparuje z tym gościem. 9 minut do końca. Może się tak zdarzyć, że też w ogóle nie sparuje. Moja pozycja nie jest zachwycająca. Teraz się ciutkę poprawiło. Złapałem cię. Pułapeczkę. Mamy to. 34 punkty. Chciałem zagrać się odstresować, a wychodzi inaczej chyba.
Co to w ogóle za ruch? Myślę, że C5 zagram. Są takie cwaniackie ruchy czasami. O, spryciula. Taki ruch zagrał, to mi to pasuje. Wezmę pionkę, dlaczego by nie? A mata tu dostanę. Bo nic C3 wygrywałoby u niego. Nie zauważył, bo nie chciał. Źle pograłem w ogóle. Muszę tak. Hetman E8. A to nadal jest, nie jest tak źle. A, no już mam mało czasu. To 38. Pięć minut do końca. Się w ogóle wyrabia, Krzysztof. Szybko grać, szybko grać. To wieża B3 jest tutaj świetna na trójce. Jest taki typowy motyw, żeby tu wieżę trzymać w tych strukturkach. Wieżą powinienem zbić. A tutaj też się wbijam i biję bardzo niedobrego gońca. Dobra, biorę. Biorę wszystko. Ojej, na E4, na E3 miałem zagrać. W bulecie jest taka tendencja, że widzę, że ludzie bardzo często wszystko wymieniają. A złapałem go. Dlaczego on gra? A, podstawiłem jeszcze. Dobra, mamy to. 42 punkty. 3 minuty do końca. Jakaś jedna, dwie partie, jak dobrze pójdzie. O, gram z liderem chyba, a nie to lider w ogóle. Nie zwróciłem uwagi na nick. O, weź się męcz teraz, człowieku. Jak cię tak atakują? Źle. O, zbił. Dobra, biorę. Tu i tu zdążę zagrać, żeby zejść ze związania. O, i teraz jest dobrze. Biorę.
Tu nie jest dobrze. Nie jest dobrze, ale spróbuję coś go tutaj pomęczyć. Może remis? Ty, jak tu grać? Ajajaj, Krzysztof. Chyba będzie porażka. Dobra, trzeba poddać. Jak to wygląda w tabelce? Nie wiem, jak to wygląda, ale trzeba wygrać, bo jest źle. Co ja w ogóle gram? Dobra, tutaj wybijemy na F3. Co to są za pozycje? Ten skoczek co będzie miał do powiedzenia? Coś będzie jednak miał. G5 chyba nie najlepsze. No właśnie, coś mi się tu nie podoba z tym G5. A takie tam kombinowane szaszki. I z drugiej strony kontrujemy. Okej, tutaj na B3. Dobra, bijemy tutaj. Przepraszam was za te odgłosy. Niestety nic na to nie poradzę. Siła wyższa. I tutaj. Jeden szach. Okej. Dobra, mamy to. Jak to wygląda? O, słuchajcie. Czyżby mi się udało wygrać turniej mimo porażki w ostatniej rundzie? Chyba tak. No cóż, trzeba być zadowolonym. Kto wytrwał, także dziękuję. No, bulety oczywiście to nie jest jakaś najlepsza forma gry w szachy, ale czasami się po prostu chce zagrać. Dzięki serdeczne za uwagę. To troszkę tak na rozluźnienie atmosfery szachowej. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.